Witam serdecznie w deszczowy poranek. Zaraz dojdzie do pierwszych poważniejszych zbiorów, dlatego chciałem troszkę pokazać, co się dzieje, co się pozmieniało. Pozmieniało się to, że nie mam prądu, kamerki nie działają, timelapsy nie działają. Niestety pogoda jest tak kiepska, wiatrak nie wyrabia z zapotrzebowaniem i timelapsa od 3 dni nie ma, także akumulatory zabrałem do domu, żeby podładować prostownikiem. Po prostu doświetlanie nocne spowodowało, że prądu nie ma, ale po prostu zmniejszę już doświetlanie i powinno już być ok. Zaczynamy sobie, no, standardowo od końca, tak? I od papryczek, które dostały szansy i nie wykorzystały. Z tych, co wykorzystały, to właściwie jest bardzo mało, czyli ta z podwójnego pędu, ta ładnie sobie radzi, ma bardzo dużo fajnych owocków. Tam jakieś pojedyncze sztuki, reszta do pożegnania, do wywalenia, także nic z nich nie będzie. Kajeńskie papryczki podjedzone w większości przez przędziorka. Tu jakieś zgnilizny pewnie zaczęły się robić, jakieś choróbska. Także no, papryki do zebrania, a krzaki już pewnie do wyrwania, bo z tego nic nie będzie. Piri piri długo, długo i późno dojrzewają sobie. Mam nadzieję, że zobaczę czerwone owoce. Pąków jest dużo, małych papryczek jest dużo. Kiedy to będzie, nie wiem, zobaczymy. Podobna sprawa, zaraz tutaj dojdziemy sobie do jalapeno. O, tutaj są jalapeno. Powoli już zaczynają się wybarwiać, trzeba będzie je czymś podeprzeć. Samo to rozrośnięcie się na boki świadczy o tym, że przędziorek tutaj narobił swoje. Serrano, piękna papryczka. Także ją też będziemy zaraz zbierać, żeby wilgoć od dołu nie złapała i nie zaczęły owoce gnić, pleśnieć i tak dalej. Znowu tydzień mnie nie było. Siateczki, nie wiem, czy widać to na nagraniu, ale siateczki są, także przędziorki. Niestety, non stop gdzieś tutaj mi węszą. Trudno, ten sezon przędziorek wygrywa, a ja jestem bogatszy o doświadczenie w walce z nim. Zobaczymy, jak wykorzystamy to w następnych latach. No i tutaj to samo. Niektóre papryki się uchowały, niektóre poprzesadzałem. Jaką piękną kolonię mrówki sobie tam zrobiły, zobaczcie. Aż siadły sobie na poliwęglan. Trzeba będzie to rozwalić, podsypać proszkiem. Papaja trochę pożółkła, także trochę jej pomożemy za chwilę. No i idziemy do superhotów. Do superhotów się trochę obniżymy, żeby cokolwiek było widać. I już mamy piękności, Karolinki, proszę bardzo, dużo, dużo, piękne krzaki Karolinek, piękne owoce, no to musi mi się wybarwić, bo będą piękne, z tego nasiona podejrzewam, tu pojedyncze annumy, kiedy po prostu superchody zostały zjedzone przez różne robactwo, ślimaki zapewne i tak dalej. Zaraz sobie jeszcze gdzieś znajdziemy jakieś fajne krzaczki. Tu coś po kroju habanero, przypuszczam. Także tu różne miksy mogą być, bo tu część z moich nasionek jeszcze z poprzednich lat, część z semillas. Dużo zielonych papryczek. Mam nadzieję, że dojrzeją, bo już słyszałem, że na północy Polski już były przymrozki po minus 1, pomimo że dopiero nam się wrzesień zaczął. No minus 1 może to jeszcze nie taka tragedia, ale jak gdzieś więcej złapie, to już niestety paprykę wtedy żegnamy. Tutaj krzaki, ale papryk zero, także szkoda miejsca po prostu na takie sztuki. Tu jakieś drobne kwiaty, zobaczymy, co z tego będzie. Tu piękne seven potki się zaczęły wybarwiać, także naprawdę tutaj fajne owocki, fajnie pomarszczone, więc myślę, że bardzo dużo ostrości. Tu jakieś pierwsze sztuki też się wybarwiają. Zobaczymy, co to będzie. No i pomidor, który miał nie łapać zarazy, niestety ją złapał. Albo jakąś inną chorobę. Nie wiem, co to. Na pomidorach się aż tak za bardzo nie znam. Tu widzę, że chłopaki mają pożywkę. Także sobie wcinają te pomidorki. Tu były seven poty też któreś. Ale też kicha, myślę, że bliskość, tak jak mówiłem na poprzednim filmie, bliskość bzu, który daje cień. O, tutaj widać na tych łodygach, że z tym pomidorem coś jest nie tak. Nie wiem, czy to są te zgnilizny, czy inne choroby, bo nie pamiętam już dokładnie.
Także bliskość i bza, który, czy tam bzu, który rośnie blisko, i bliskość tam chaszcze są za tunelem, więc pewnie tam siedzi od groma ślimaków, więc pewnie przychodzą sobie w nocy, podgryzają. Za rok tutaj będzie konkretny płot prądowy, więc nie będzie tu wstępu dla nikogo. Tutaj apokalipsy bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Gdzieś tu, tam chyba już habanerko, ale gdzieś tutaj, o, jakieś potężne ostrości się pojawiają. Z tego to pamiętam, to któreś to były apokalipsy, także konkretne ostrości. No i tutaj straganowe, straganowo-bazarowe kupione. Także dużo papryczek będzie do marynowania, na kanapeczkę, na pizzę. Specjalnie właśnie teraz chciałem nakręcić przed zbiorami, żeby było pokazane, ile tego jest. No i przędziorek niestety lubi też moją ukochaną brzoskwinię. O, tu siateczkę raczej będzie widać, także jest zrobiona konkretna. To zaraz idzie do niezłej kąpieli w moich, w tych wszystkich moich chemiach, które chyba trochę pomagają, czy dużo, to nie wiem. Jakby się przyjrzeć, to widać te malutkie szare punkciki. Zaraz spróbuję to wyostrzyć, nie wiem, czy aparat ze mną będzie chciał współpracować, ale chyba nie bardzo chce współpracować. No, nie bardzo chcę wyostrzyć, chyba za blisko niestety, więc w każdym razie, no, ja widzę te malutkie punkciki, to są pewnie te właśnie przędziorki. No i tutaj tropiki, marakuja, figa, to już standardowo wiecie. Kiwi też lubi być atakowane przez przędziorka niestety. Tam flaszowiec na razie otworzyłem, bo nie ma słońca potężnego, także nic go nie przypala, także flaszowiec sobie rośnie. To były te zapasowe papryczki, także papryczki, no, nie dostały swojej szansy w tym roku. No zresztą widzicie, co to jest. Zobaczymy, jak ten korzeń wygląda. Coś tam tego korzenia nawet jest. Zobaczmy na przykład te większe sztuki. No, korzeń bardzo przyjemny. Myślę, że chciałaby rosnąć dalej, gdyby miała miejsce. Nie, no, korzenie super. One były traktowane... O, nie, no, korzenie są ekstra, także zobaczymy, może je będziemy zimować, pomyślimy. Były traktowane kalmagiem i innymi środkami, które dużo osób proponuje. To jalapeno też nie dostało szansy, aczkolwiek tu jakieś pojedyncze pąki się pojawiają. Marakuja jeszcze odratowana, no i awokado. No i awokado sobie fajnie radzi, więc na pewno zimowane będzie i zobaczymy, czy przeżyje nam zimę. I na kolejny rok zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj posiałem sobie trawkę 2 tygodnie temu, non-stop padało, także widzicie, jak trawka się pojawia, jak tylko ma dostawę wilgoci. Czekam, aż deszcze się pokończą, niech będzie trochę sucho, to wykosimy ją, ale niech jeszcze troszeczkę się wzmocni i wtedy będziemy właśnie kosić. Jeszcze raz rzut na papryczki, a ja biorę się do roboty, do zbierania. Słyszałem, że w drugiej części września ma być cieplej, więc myślę, że wtedy akurat 2 tygodnie wystarczy, żeby te super hoty sobie podejrzewały i będą całkiem dobre zbiory. Pozdrawiam serdecznie.